Hej, witajcie moi drodzy. Poniedziałek, godzina 13, ja zapewne siedzę w pracy, część was pewnie też, część może w szkołach, a tych co mają niestety... Kurde, niestety. Z mojego punktu widzenia niestety, bo też bym chciał mieć wolne. Więc ci farciarze, którzy mają wolne... No cóż, macie okazję oglądać właśnie ten odcinek. Próbowałem znaleźć gdzieś na szybko w Google na temat tej altanki, nazwijmy to tak, ale niestety nazwijmy to sobie po 5-minutowych poszukiwaniach stwierdziłem, że dalej mi się nie chce, a na pewno gdzieś o tym czytałem, gdzieś to widziałem, ale mniejsza z tym. Idziemy na poszukiwania Nika Valentine'a, który gdzieś tutaj w podziemiach stacji powinien się znajdować. Miejmy nadzieję, że jest żywy i miejmy nadzieję, że potem pomoże mi w odnalezieniu Shona. Zobaczymy, jaki z niego detektyw. Jako że tutaj będziemy mieć małą przestrzeń, to raczej sobie... No właśnie. Caught that detective snooping around, and what does he do? Locks him up. Like he ain't got the balls to just kill him. Well, don't let his new girl hear that. She'll start swinging that bat. Whoa, whoa, whoa. Dobra, jeden załatwiony. Troszkę nam się udało podsłuchać ich rozmowę. I to... No to jesteś, patrzcie. Okej. Okay. Jeszcze dwóch tutaj będzie. Hej. No chciałem go skierować na ten. Żeby już tam poszedł. Okej, okay, jakoś się to udało, no. Niestety trochę oberwaliśmy. Sprawdźmy, czemu tu nie miałem tych koktajli Mołotowa. Koktajl Mołotowa. Przypiszmy sobie to gdzieś. Okej. Okay. Skoro mamy już przypisane, to możemy iść tutaj na małe plądrowanie. Co może mi się tu jeszcze przydać? Śrubokręt raczej mnie nie interesuje. Płyta grzewcza, jeżeli ją rozbiorę, to może być z niej całkiem ciekawy kąsek. Ale zobaczmy, czy może coś w terminalu się zachowało. No tak, już jakiś czas temu przestano tutaj cokolwiek robić. Dobra. Niczego odkrywczego tutaj raczej nie znajdziemy, chyba że pudełko kapsli. A za tymi drzwiami teoretycznie też powinno coś ciekawego się znajdować. Co my tu mamy? Super klej. Na pewno się przydaje. Płyta grzewcza. Trzy kapsle. Taśma. I co? O, safe. Wiedziałem, że coś musi tutaj być ciekawego. O. O, było blisko. Coraz bliżej. Jesteśmy coraz bliżej. Brawo! Yes. Co tu mamy? Trochę naboi, to na pewno. Pieniądze. Samoróbka, pistolet. No gdybyśmy go gdzieś tam rozebrali na części, to na pewno będzie to łakomy kąsek. Dobra, idziemy na poszukiwanie Nika, chociaż
kieruje mnie w tamtą stronę. A potem w dół. Skoro to cyngiel, to zapewne nikt mógł zostać porwany po prostu. Czemu kurczę pod ten alt nie jest to przypisane? Gdzie mam swoją snajpę? Jest snajpa. Dobra, jeden jest. Też może nie do końca. Teraz się ich pozbędziemy. Wow, 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 wow. Ej, 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 zostaw mojego psa. Spróbujmy z tego widoku. Widzimy troszkę dzięki temu więcej. Na pewno broń nie zasłania w celowaniu. Okej. Okay. Psiak ma się powoli coraz lepiej. No dobra. I starczy nam tego dobrego. Pistolet, okej. Okay. Już? O chłop, jesteś cały? O, metalowy ochręcz na lewą nogę. Okej, weźmy go sobie. Sprawdźmy jeszcze ten ubiór. Ten ma 9. O, dobra. To będzie ten. W sumie ten moglibyśmy wyrzucić, ale na chwilę obecną mamy jeszcze miejsce, więc sobie go zachowamy. Już tutaj pyknęło. Przeszukajmy na szybko tą stację, może uda się coś znaleźć. Cały czas ten klimat kojarzy mi się z Metro 2033, w które naprawdę bawiłem się świetnie. A jeśli mieliście okazję obejrzeć, to oczywiście serdecznie zapraszam. A tymczasem sprawdzimy, czy coś w terminalu, ale raczej to samo co na górze, czyli po prostu nic ciekawego tam nie znajdziemy. Jeszcze tylko szybki rzut oka. Czy tutaj może coś będzie? Terpentyna. Może się ewentualnie przydać do jakiegoś craftingu oraz chłodziwo. Z całą pewnością. Tak. Psychowygrzew. Ok. Na pewno dobra rzecz na handel. Pytanie, którym tunelem chcielibyśmy pójść? W oddali nikogo nie widzę. Ale jeszcze tak porównując sobie tutaj to metro do gry Metro 2033, jest oczywiście tutaj troszkę przyjemniej. W Metro 2033 było zdecydowanie bardziej mroczno. Aha.
Dobra, jedziemy z tym. Tylko że to będzie chyba znacznie lepsza broń. No, ten pistolet laserowy jest zdecydowanie lepszy, jeżeli chodzi o walkę z mało opatrzonymi zbirami. Okej, śmieci raczej nie zbieramy. Tylko idziemy cały czas na poszukiwanie Nika. Dotarliśmy do krypty numer 114. Sprawdźmy, jakie tajemnice kryją się za tym włazem. Przypomnę oczywiście, że w naszej krypcie 111 była kwestia testów zamrażania ludzi na setki lat. Każda krypta oczywiście rządziła się swoimi innymi prawami. Więc sprawdzimy, co za eksperymenty były wykonywane tutaj. Okej, widzę cię. Prawej, lewej? Zakładam, że z prawej wyjdziesz. Wiesz? Dobra. Załatwiony. Czy możemy tutaj jeszcze coś cennego znaleźć? Drzwi przesuwne, okej. Wchodzimy i szukamy. Terminal Vault-Tec, antyrad. Na pewno bierzemy. Zaraz. Zaraz jeszcze podejdę do tego terminala. Tylko słyszałem, że tutaj ktoś jest. No właśnie tam cię widzę. No dobra, załatwione. Śmieci raczej z niego nie będziemy zbierać. Ale z pewnością chcę się dostać do tego terminala. Może coś nam odpowie na temat tego, jakie eksperymenty były tutaj robione. No, jak przejść dalej? Okej, na razie stąd się nic nie dowiedzieliśmy, ale mamy też wiadomość prywatną. No niestety, ale tylko dowiedzieliśmy się, że został ogłoszony konkurs na nadzorcę, ale nic konkretnego. Wymaga klucza. Pytanie, gdzie mogę ten klucz znaleźć?
Trzeba będzie się dobrze porozglądać. Oczyszczona woda. Z pewnością się przyda. Czy tutaj jeszcze mogę się kogoś spodziewać? Na pewno tak. I na pewno chciałbym odnaleźć ten klucz. Why the hell would anyone build a vault out of a subway station? This place is like the opposite of airtight. Because they weren't planning to use it, you moron. We used to pull this kind of con all the time back before the war. Get a bunch of union boys to work some construction job that would go nowhere. Keep everyone on payroll. Okej, mamy tutaj trochę związku z pieniędzmi. Ktoś chciał pewnie sobie dobrze zarobić na tym. No i tak pięknie, nawet się nie spodziewali, że ktokolwiek może ich tutaj załatwić. Tymczasem ja będę tak cały czas zerkał, czy nie ma gdzieś tutaj jakiegoś klucza. No z pewnością chciałbym się dostać do tamtego pomieszczenia. Jasiu, nie wchodź w drogę. Okej. Nic ciekawego nie było, więc podążamy dalej. Dobra, jeden załatwiony. Zmienimy sobie na ten widok. I załatwiony. Bardzo dobrze się celuje z tego widoku z trzeciej osoby, ale jednak wolę sobie tutaj łazić po tych zakamarkach, patrząc w ten właśnie oto sposób. Gdzie teraz powinienem podążyć? Czyżby tam? Bo tutaj raczej nie widzę żadnej drogi z możliwością przejścia. Chociaż tam gdzieś na prawo mnie kieruje, więc... Więc zaraz się okaże. Sprawdźmy tylko tutaj, ale niestety nic tam nie widzę. No już ktoś mnie tam zauważył. Okej, będziemy celować w ten oto sposób. Dobra, jeszcze jeden. O wiele to on tutaj nie zdziałał. Ta broń jest na pewno bardzo duża i po prostu sporo zasłania przy celowaniu. Niemniej jednak jest całkiem fajna. Coś chciałeś tam na dole? Dobra. Szybko lutujemy, czy ewentualnie coś jeszcze tutaj znajdę. Ale raczej nie widzę nic ciekawego. Pytanie, czy potem się stamtąd wydostanę, jak będę chciał wyjść, więc może sobie po prostu zrobię szybki zapis. I co? Chodzimy. Jest terminal. Pudełko ze spinkami, to się na pewno przyda. Wejdźmy do terminala, może tutaj będą jakieś dodatkowe informacje. Raczej nie. Cały czas to samo. Więc idziemy dalej. Super klej. Troszkę ci nóżkę przypaliło. Co za peszek. I wchodzimy do krypty 114. Już widać jakaś dalsza część tej krypty. Przede mną bezpiecznik.
który może się do czegoś przydać. Środek Abraxo. Możemy go zabrać. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby mieć go ze sobą. How you doing in there, Valentine? Feeling hungry? Want a snack? Keep talking, meathead. It'll give Skinny Malone more time to think about how he's gonna bump you off. Don't give me that crap, Valentine. You know nothing, you got nothing. Really? I saw him writing your name down in that black book of his. Dobra, Valentine jest już na pewno blisko. Spróbujemy się tam jakoś zakraść. Three strikes? In the black book? But I never... Oh no. I gotta smooth this over fast. No i na co ci to było? Hasło nadzorcy do drzwi. O. Okej, no to uwalniamy Nika. Hasło już zdobyliśmy. Jakiś numerek? No chyba nie potrzebuje mi jakiś tutaj numerek. No. Prosimy o szybsze otwarcie tych drzwi. Są. I mamy oczywiście figurka, yes. Retoryka. Pięknie. Bierzemy. Aha, my knight in shining armor. Question is, why does he come all this way? Risk life and limb. An old private eye. Właściwie to ty jesteś robotem. Whoa. What are you? Told you, I'm a detective. Look, I know the skin and the metal parts ain't comforting, but it's not important right now. The only thing that matters is why you went to all this trouble to cut me loose. Może to skomplikowane. But it's complicated. I don't exactly know where they could be or how long they've been gone. Well, I've done jobs with less. Somehow nice and simple never makes it onto the menu in my world. I've been cooped up in here for weeks. Turns out the runaway daughter I came here to find wasn't kidnapped. She's Skinny Malone's new flame. And she's got a mean streak. Anyway, you got troubles, and I'm glad to help. But now ain't the time. Let's blow this joint. Then we'll talk. Zanim stąd pójdziemy, jest jeszcze na pewno... Malone's crew here used to be small time. Muscled out of the old neighborhood by bigger players. Jest jeszcze jeden terminal, który na pewno chcę zobaczyć. Witajcie, pracownicy. No, w sumie nic ciekawego tutaj się nie dowiedzieliśmy. Zapewne przyjdzie nam stawić opór tym, co będą czekać na nas przy drzwiach. Ale jeszcze spróbujmy podostawać się do tych wszystkich pozamykanych miejsc. No może coś tutaj odnajdziemy. Mikroskop. Te próbki możemy pozabierać. Będzie z tego szkło. Ale troszkę już jestem przeciążony, więc też musimy coś tutaj wywalić. Skórzany ochraniacz. Okej. Opuść. Wspomagacze, różności, śmieci. To nam na pewno nie będzie potrzebne. I to wyrzucimy. Śmieci się pozbyliśmy. Karnister z benzyną raczej nas tutaj nie zbawi. Pytanie,
co tam jest. Pytanie drugie. Jak się tam dostać? Nie, no po prostu tędy wchodziłem. Więc idziemy za Nickiem. Siłą. Tylko ja się oczywiście troszkę uleczę. No. Takie rozwiązanie jest całkiem ciekawe. Nic więcej tutaj nie ma. O, ktoś stracił główkę. Co za peszek. Po bokach nic tam nie widziałem. No tutaj. No wiadro też raczej nie ocali mi życia, więc możemy je sobie darować. Ale... cały czas jestem ciekaw, jakie eksperymenty były prowadzone w tej krypcie. To jakieś kibelki po prostu. No to otwieraj. Nie ma czasu, mam nadzieję, że tylko nie wybuchną. Super. Idę pierwszy, będę w razie czego oczyszczał. Przydałoby się oczywiście więcej amunicji do tej naszej broni. Otrzymujesz 5 punktów akcji. Oczywiście, że bierzemy. Wolałbym, żeby teraz nikt nie zginął. Okej, tam nie mamy nic. Jest. Papierosy niepotrzebne, mógłbyś tak nie pędzić? Ja jeszcze chcę się tutaj troszeczkę porozglądać. Po co mi talerz? Już lepiej whisky zabrać. A jeszcze lepiej byłoby sobie je... śmieci. Śmieci. Nie ma? Wspomagaczy? To jest whisky. Troszkę nam się... przez to powinien humorek poprawić. Chodź. Dobra. To powinniśmy właśnie znaleźć kilka rzeczy, ale staramy się... o, szybko poszedł. I dodatkowe punkty doświadczenia za otwarte drzwi, w którym znaleźliśmy sporo kapsli, smoking, a nawet... A szkoda, bo jestem ciekaw, co byśmy mogli tam odnaleźć. Ale w związku z tym, że mamy małe... o.
jakiś mały problem z otworzeniem Pit Boya. Ładda. No dobra, w końcu się nasz Pit Boy otworzył. Z którego oni strzelali? Pistolet maszynowy, całkiem sporo tego tutaj. Z czegoś takiego. No właśnie, i mamy dzięki temu sporo amunicji do niego. Oczywiście zawsze się mówi, że wypadałoby poczekać tak gdzieś z miesiąc, dwa, aż ostateczna wersja, wszystkie poprawki wyjdą w grze, no bo widzieliście sami, co się dzieje. Pitboy po prostu nie chciał się załączyć. Kombinezon Krypty 114. Terminal meldunkowy, może tutaj dowiemy się czegoś więcej. Nie, raczej nic ciekawego nas tutaj nie czeka. Lampek też nie musimy zabierać. No to otwieraj. Dobra, zaraz sobie z nimi poradzimy. A więc tak, wczytywanie do nowej lokacji. Wow. Shoot up my guys? You have any idea how much this is gonna set me back? I wouldn't be here if it weren't for your two-timing dame, Skinny. You ought to tell her to write home more often. Oh, poor little Valentine. Ashamed you got beat up by a girl. I'll just run back home to daddy, shall I? Should have left it alone, Nikki. This ain't the old neighborhood. In this vault, I'm king of the castle. You hear me? And I ain't letting some private dick shut us down now that I finally got a good thing going. I told you we should have just killed him! But then you had to get all sentimental. All that stupid crap about the old times. Darla, I'm handling this! Skinny Malone's always got things under control. Oh yeah? Then what's this guy doing here, huh? Valentine must have brought him here to rub us all out? No oczywiście, że tak. A spróbujemy ją przekonać, żeby... Darla, listen to me. You have a home to go back to. You don't want to throw your life away with these thugs. You're right. What am I doing? I've gotten all mixed up. Przynajmniej teraz nie zginiesz. Where are you going? Home, Skinny. Where I should have been all this time. This is goodbye for us. Oh, come on, Nikki. You cost me my men. Now you and your friend cost me my girl. Zaraz stracisz też życie. You always did have bad taste in women. Now that she's not around to feed that temper of yours, maybe you'll see sense and let us walk. You still owe me for 2 weeks in the hole. You smug, overconfident ass. Get out of here! All right, you get to the count of 10. I still see your face after that. I'm gunning both of you down. We better get out of here fast. One, two, three. Tylko pytanie. Właśnie, jestem troszkę przeciążony, więc na szybko coś tutaj wyrzucimy. Myślę, że ty zdecydowanie nie jesteś mi tutaj potrzebny. Oraz... Uwaga, 01, to nic nie waży. A pozbędziemy się tych błyskaczów. 5, 6, 7. I co? Będą strzelać do nas w plecy? Jak na razie nie strzelają. Mają szczęście, bo na pewno by zginęli. Wyjście na powierzchnię.
No tak, czekamy aż się czyta. No i udało się. Never thought anything so naturally ominous could end up looking so inviting. Thanks for getting me out. How did you know where to find me anyway? Not many people knew where I went. Powiedzmy, że Ellie nam powiedziała. Your secretary, Ellie. She sent me. She did? I should give her a raise. Now, you mentioned something about a missing person. No trace of where they've gone. I want you to come to my office in Diamond City. Give me all the details. Besides, I think you've earned a chance to sit down and clear your head. Okej, spoko. Widzimy się na miejscu. See you in Diamond City. Trzymaj się. A tymczasem, moi drodzy, w związku z tym, że udało nam się uratować Nika, ten pomoże nam później w odnalezieniu Shona. Tak więc dzięki za oglądanie, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze i trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Hej!